Siemka, tu Paweńka. Mega, że jesteście. Dzisiaj będziemy robili czekoladowe ciasto. Ostatnio była pizza. Wiem, że miało być 100 pomysłów, ale może jeszcze wcześniej być odcinek Nigdy Nie z kuzynką. A dzisiaj będziemy robili ciasto czekoladowe. A więc mamy już ten przepis. Również będzie to robione z Thermomixa. My nie będziemy robili tego przepisu, tylko będziemy robić wariant, czyli szybkie ciasto czekoladowe. A więc teraz będzie jeszcze szybszy odcinek. A więc ja się nie mogę doczekać. Mieliśmy do naczynia miksującego włożyć czekoladę. Myśmy rozdrobnili. Minimum to miało być 50% gorzkiej czekolady, a my mamy trochę więcej, a więc trochę mniej gramów będziemy. A więc do Thermomixa mamy wsypać czekolady. Muszą być pokruszone. Ja już sobie pokruszyłam. I znowu wszystkie składniki już sobie naszykowałam. A więc szybko wsypuję czekoladę. Chociaż trochę podjadłam jej. I szybko wyrzucamy do. Jeszcze umyłam wcześniej ręce, żeby nie było. I mamy, teraz będzie bardzo głośno. Przez 5 sekund na aż 7 obrotów. No to, dobra. To teraz musimy zabierać to. Dajemy tu. I będziemy musieli tak zrobić na 5 sekund i 7 obrotów. Dobra, to będzie głośno. Bardzo głośno. Najpierw czas. Jak się robi dalej czas? No tak. 5 sekund, 7 obrotów. O Boże, jak to się... Dałam o 8 razy obrotów, a później jeszcze o 7,5, bo to było takie głośne, że ja nie umiałam... Trochę za bardzo się rozkruszyło. Patrzcie, jak to czekolada zakryje. Dobra, jeżeli już to zrobiliśmy, mamy dodać rosło, mamy dodać 150 gram masła miękkiego pokrojonego na kawałki, ale my nie będziemy takie, bo tutaj jeszcze jest tu, ale to już tu. Dobra. I to się będzie już 4 minuty robiło na 2 obrotach, a więc to już na pewno nie będzie głośno. Dobra, no to bierzemy masło. Musimy teraz tutaj kliknąć, ponieważ my już nie, bo mamy warianty, a więc to nie jest cały przepis, że nam nie pisze, tyle mamy dolać. A więc musimy wziąć tarę, bo ja nie wiem, ile tego masła mam. A więc klikam tarę, znaczy wagę i klikam tarę, żeby mi się nic. Sprawdźmy, czy jeszcze nic nie dotyka Thermomixa, nic nie dotyka i możemy dać masło. Tej czekolady. Czekolada taka z masłem. 30 gram. To czekajcie, ile ma całe masło? Całe masło? No 200 gram, a myśmy mieli taką ćwiartkę nam dostała. No to na szczęście rozpuściłam rowę, bo wiedziałam, że mi coś zabraknie tego masła. Bo później będziemy robili, bo jutro będziemy robili muffinki. Wiedziałam, no dobra. Idę po łóżeczkę. Bo to nie da się tak. A wy szybko dajcie subskrypcję i łapkę w górę. Nie zapomnijcie udostępnić tego znajomym. 40 gram, co tak mało? A tak to... zawsze w lato. To będzie chyba nie. To miało być pokrojone na kawałki. No to pokroję to takie. 1, 2, 1. 90 gram. No to jednak nie będzie to. 100 gram. To chyba 50. Nie, najpierw jedno damy. 20. 25! No co za żart! 125. Dobra. To jest cienkie, więc myślę, że ten kawałek nie trzeba już na parę. Jest! Jeszcze 10 gramów. Dobra, to powinno być 5. Ja, to było 5. Teraz muszę idealnie 5 gramów. To chyba będzie 5. 5 więcej gram. 5 więcej, 5 więcej, 5, rozumiecie? 4 minuty. 4 minuty i na 2 obroty trzeba to dodać. Teraz trzeba to dać na 4 minuty i na 2 obroty. Dobrze. 60 stopni. A 4 minuty. Dobra.
Teraz na 4 minuty trzeba. Jest. Na 4 minuty jeszcze to trzeba dać, bo prawie zapomniałam. Ale to masło, jak się w tej czekoladzie owinęło, o matko, ale bym to zjadła. 4 minuty i 2 obroty. No, no to będzie fajnie. O, teraz jest idealna cisza. Tutaj się natopnika i 2 obroty, później mamy takie kółko i to się obroty. Ale to pachnie! To pachnie, jakby była piękna, rozpuszczona czekolada. O matę tę. Wyłączamy lampę, żeby nie było. To też jest mała blogerka, ale o imieniu Helenka. I ona lubi bardzo czekolady. Proszę, dajemy, bo jest taka grzeczna. Proszę, proszę. Już nam ukradła niektóre. Świetnie, jest zasłużona, piękna, malutka blogerka Helenka. To ostatni filmik to był moja pizza, ma bardzo dużo pomysłów, ale postanowiłam. Wiem, że miało być 100 pomysłów na zabawy w tym czasie, ale jeszcze będzie jeden odcinek, a później to będzie. Obiecuję wam, że na pewno będzie. Wiem, że mówiłam w tym, że nas pewno będzie, ale jednak trochę mało zmian. Później będziemy musieli dodać mąkę pszenną, też będziemy musieli zrobić wagę, bo nie wiem, ile mamy. Później będziemy musieli dodać cukier, sól i jajka. Mieliśmy 6 jajek. W normalnym przepisie to trzeba było białko oddzielone od żółtek, ale my robimy takie szybkie ciasto, a więc to już też tu jest napisane w tym cieście, a więc tylko po prostu 6 jajek. Ja wbiłam 3 i moja mama wbiła 3. Ostatnim najgorzej się biło. A więc będziemy musieli dodać te wszystkie jajka i wymieszać to 5 obrotów. O, to też będzie głośno. I ale na 15 sekund. No to myślę, że gotowe. I jak to wygląda? Efekt. O, matko. 200 gram cukru. No to dajemy 200 gram, bierzemy wagę i klikamy taran i 200 gram cukru, no to słuchajcie, no to długo to będę robić. Jedna ma 5 gram, no to ja tak będę chyba teraz tak wsypywała to. O, dotknęłam, ale to nie było. 105, 155, 185, 210. Dobra, będzie trochę słodszy. Czekolada była trochę gorsza, a więc myślę, że naprawdę nie zmieni. Mąkę, teraz mąkę pszenną. Tak, mąkę. Tak, mąkę pszenną. 50 tylko gram mąki pszennej. Myślałam, że więcej. Serio, się zdziwiłam teraz. Bo więcej cukru niż gram, ale niestety. No dobra. Robimy tarę i 50 gram. To chyba jedna taka, to będzie myślę 30 taka, to teraz musimy dać o taką. 50, równe, myślałam, że już przekroczy, bo zazwyczaj ja tak mam, nie wiem, ale tym razem nie. Trzeba dodać, słuchajcie, szczyptę soli, to ja wezmę sól. I... Dobra, była to szczypta. Jedna szczypta. Nie wiem, ile to jest jedna szczypta, ale dobra. Szybko robimy. I teraz, kto zgadnie co? Co to mówiłam, że szybko teraz dajemy? Jajka, 6 jajek. Ja nie mogę sobie czekać. No takie bym to teraz jadła, słuchajcie. To ja jest takie pyszne. I 5 obrotów. I to, która jak myślicie, setna rzecz, czy jest to 100 rzeczy zostało, czy nie wiem, 3? Oczywiście, że jedna. To jest to. Jeszcze jedno później będziemy musieli tylko przełożyć to do formy już naszykowanej i będziemy piekli ciasto w 180 stopniach przez 20 minut, a więc szybko się będzie piec. Chociaż będzie musiało odstygnąć, ale to później będzie. Dobra.
15 sekund i 5 obrotów. No to 15 sekund. Raz, 2, 3, 4 i 17, i 14, i 15. Dobra, nałożymy, bo zapomniałam, oczywiście, jak to ja. Nakładamy. Teraz na ile idziemy? Pół, 5. 1, 2, 2 i pół. 3, 3 i pół, 4, 4 i pół i 5. Teraz będziemy musieli przełożyć to do przygotowanej formy i przez około 20 minut. I nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku w górę, udostępnieniu znajomowi. Jak już klikniecie subskrypcję, dajcie dzwoneczka. Koniecznie. A jeżeli będzie dużo lajków w górę, to znaczy, że chcecie więcej takich rzeczy o gotowaniu, bo miałam zamiar zrobić muffinki czekoladowe, a później jeszcze ciasteczka czekoladowe, a później jeszcze ciasteczka myślane. Dużo tych przepisów jest i każdy słodki bym chciała. Teraz widziałam chyba pierniczki, ale to mi się chyba przewidziało. Dobra, jeżeli czas... To było, o, ciężkie. Dobra, się trochę mąki nie zmieliło. To po bokach. Dobra, to się opieć. Jak przełożyć do przygotowanej formy, więc około 20. A ile jest stopni? Aha, to później trzeba przełożyć. No nie, jest dobrze to. Dobra, najpierw leję, bo naprawdę ja to przełożyłam. Zgarnąć, bo nie umiem tego tu przesypać. Faktycznie mąka się nie zmieniła trochę, ale to się wypiecze wszystko. Tak jak mówi tata. Czekajcie. O jest, wszystko mi tu wypada, więc muszę na to. Ja to wyrównam teraz, żeby to tak nie było, bo później to już... Ciasto już wyłożyłam, trochę musiał mi tata pomóc, bo nie umiałam. I teraz bierzemy i to ciasto wkładamy. Nie zapomnijcie też właśnie o tych rękawicach kuchennych, bo oparzenie nie jest najlepsze. A więc trzeba je dać. Otwieramy piekarnik. A tu jest już 180 stopni. Nastawiam na 20 minut. Mam 21, ale dobra. A więc za 20 minut dopiero odsłonię Wam rękę. Już 20 minut minęło. Otwieramy, jemy. Ale Wy nie patrzcie jeszcze na efekt końcowy. Patrzcie, zasuń kamerkę teraz tak ręką, żeby jeszcze nie widzieli tego. Jeszcze nie patrzcie. Jest! Teraz się chyba przypiekło, ale myślę, że będzie pyszne. Wyłapany piekarnik. Jak ciasto już wystygnie! Szybko wtedy je pokroję i zjem. Nie zapomnijcie znowu o subskrypcji, lajku, w górę, udostępnienie to znajomym. Zobaczcie poprzednie wszystkie filmiki. Jeżeli nie umiecie oczywiście wziąć i wyłączyć pieca lub wsadzić, po prostu poproście o to osobę dorosłą, żeby się nie poparzyć. To ja już Was żegnam. Na razie.